Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejne zestawienie top 5 najlepszych komiksów, jakie przeczytałem w konkretnym miesiącu, który w danym okresie Wam prezentuję. Oczywiście trochę z tym zwlekałem, bo już mamy dzisiaj 17 marca, a ja lutowe pozycje Wam tak naprawdę chcę przedstawić. Tak jak widzicie, zmienia się trochę otoczenie, zmienia sposób tego prezentowania, gdyż nie wiem, chyba mam problem z tamtym mikrofonem, ale ta kamera na tyle dobrze się sprawdza i mogę sobie w różnych miejscach próbować ją ustawiać, że dlaczego by właśnie nie w taki sposób tutaj, widzicie, za mną będzie mnie pilnował sam Mroczny Rycerz. No ale my przejdźmy może do tego, co właśnie najlepszego, najlepsze 5 komiksów, jakie czytałem. Uznałem, że właśnie to one będą wybrane. Oczywiście Was zachęcam, zanim zaczniemy, abyście skorzystali z tej okazji i tutaj na dole w opisie macie linki, gdzie możecie dzięki temu dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę, jeżeli macie taką ochotę. A propos współpracy, ja kolejną podjąłem, ale to będzie dla Was może taka niespodzianka i ciekawostka. Prawdopodobnie dowiecie się jutro o tym, bo będzie pewne wydarzenie, będzie trochę się działo. Nawet nie jedno wydarzenie, dwa, a może nawet trzy albo i więcej. Bo ja nie siedzę, tylko cały czas poznaję nowych, ciekawych ludzi i cały czas coś się będzie działo. Najbliższe, co mogę powiedzieć w takiej jeszcze ciekawostce dla Was, to jeśli nic się nie wydarzy, to prawdopodobnie we wtorek będę w Radomiu. Taki jest plan, zobaczymy. W spotkaniu, nazwijmy to biznesowym, ale to mówię, nie wiem jeszcze na pewno, czy tak będzie, czy to będzie ten termin, plus coś, co się wydarzy u mnie w moim rodzinnym mieście, ale to tak jak mówię, ta ciekawostka pojawi się prawdopodobnie jutro, jutro będzie z tego materiał, dzisiaj się skupmy, tak jak mówię, już nie przedłużając, na 5 tytułach, które mi przypadły najbardziej do gustu w miesiącu lutego. Zaczynamy od czegoś takiego naprawdę, no ja to bym powiedział z grubej rury, bo to studio cały czas jest na, nie wiem, na takiej fali wznoszącej. Ich komiksy rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. No i u mnie nie mogłoby być inaczej, więc Catamount, wydanie zbiorcze. Jest to pierwsza okładka z tych limitowanych, czyli takich alternatywnych, powiedzmy, które były dostępne, bo jest podstawka plus dwie limitki, więc jak najbardziej. Teraz w poniedziałek będzie Łowcy Opali, czy coś takiego, będzie też ruszał preorder na komiksy, mimo że jeszcze Sheshi nie jest na dostępne, ale no pewnie też będę chciał się tam, nazwijmy to, pojawić i sobie zamówić. Ale wracając właśnie do Catamount, no to co mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam na pewno powiedzieć to, że komiks, który świetny western, tak naprawdę, świetnym westernem. Historia rodziny, która naprawdę sobie świetnie radzi w życiu. Ma fajnego syna, super córkę, ale to wszystko z czasem zaczyna się wkradać pewna sytuacja życiowa, chyba mógłbym też tak użyć określenia, pewien mężczyzna, pewien, nazwijmy to, biznesmen. Jak nie wiesz, o co chodzi, zawsze chodzi o hajs. I właśnie ten pociąg, to ja to mówię pendolino, które tutaj się znajduje, to ono jest tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego, ale naprawdę to jest materiał, w którym ja nie skupiam się o fabule, nie opowiadam Wam tego komiksu, bo te materiały z tych komiksów akurat na pewno znajdziecie u mnie na kanale, więc to jest tylko taki wstęp tego wszystkiego. Więc tak się prezentuje Catamount. Nie wiem, czy on teraz ponownie jest dostępny, czy można go kupować z drugiej ręki, ale naprawdę piękne rysunki i naprawdę fajna historia. Jedyne, czego mógłbym się przyczepić tak naprawdę, to chyba tego, że powiedzmy, ten ostatni epizod, który tutaj się pojawia, nie,
Ja tak rozmawialiśmy z jednym z moich znajomych. On wcale nie musiałby tak naprawdę być. I to by też było dobre. Więc Catamount naprawdę bardzo fajna pozycja. Ja wam szczerze polecam. Polecam wam tak samo. I tutaj chciałbym przejść teraz po studiu Lane, które odpowiada właśnie za ten komiks, do Skorpiona, wydania zbiorczego od wydawnictwa Egmont. Marini jest na tapecie teraz, bo Skorpion, później Cygan. Ja mam też Drapieżców, tą czterotomową w takich cienkich zeszytach serię, którą chciałbym, żeby tak wydali. No i co? Skorpion, świetna historia, mimo że jej wcześniej nie czytałem, teraz mam właśnie taką możliwość. Miałem taką możliwość, cholernie dobry, troszeczkę porównywałem go w recenzji do Borgi, tylko w takim bardziej stonowanym stylu. Mężczyzna, który ma znamie Skorpiona, bo jest ono w wyniku pewnego, tak mogłoby się wydawać, zdarzenia, które miało miejsce. I tutaj powiem szczerze, religia i to wszystko, co się dzieje wokoło tego, nazwijmy to, tego, nie wiem jak to powiedzieć, bo ja chciałbym to nazwać, ale tak tego nie zrobię, ale powiedzmy całej tej świty chrześcijańskiej, może w ten sposób, głowy kościoła i tak dalej, tutaj jest pokazane, ale przede wszystkim właśnie on, fajny taki zawadiaka, wyluzowany gość, który nie stwoni od ładnych dziewczyn i też alkoholów w pewnym sensie oraz ta oto podła Zouza i gość, który chce zostać papieżem, mówiąc najkrócej. Taki trochę spoiler, ale świetna naprawdę historia. Fajnie, że mogłem w końcu przeczytać. No i pierwszy tom, który się pojawił. Także zobaczymy jak z kolejnymi. Mam nadzieję, że niedługo się będą też pojawiały na naszym rynku. Jestem bardzo ciekaw i zacieram ręce. Na pewno Cygan teraz będzie, tak jak wspominał o tym Egmont, no właśnie, jako Egmont. I tutaj widzę, że wziąłem jeden komiks, który... nie ten komiks wziąłem. Wybaczycie mi, jak nie będę robił cięcia i pójdę przyniosę ten właściwy, zaczekajcie chwilkę. No dobra, jestem. Jestem, bo tego właśnie chciałem trzeciego wam zaprezentować. Wow, ale się narobiło. Bez cięcia. Legendy Zachodu. Legendy Zachodu od wydawnictwa Lost in Time. Świetny kolejny tutaj western, który dołączył do mojej kolekcji, czyli nie chciałem po prostu western po westernie, ale zrobić przerwę i znowu western wam pokazać. No i cholernie dobre rysunki, fajne historie. Są te historie tak naprawdę trzy. Wyatt Earp, Billy Kidd i Siedzący Byk. Czyli mówimy tutaj o bohaterach, którzy się pojawiają w trzech tych historiach. I ostatnie polowanie, wojna w hrabstwie Lincoln oraz ojczyzna dzielnych ludzi. Tak możemy sobie zobaczyć oczywiście, jak się prezentują nam te okładeczki mniej więcej. Ale właśnie tą podstawkę ja mam i w sumie ta okładka w sumie dla mnie jest najfajniejsza, powiem szczerze, właśnie z tych wszystkich. No ale wracając do tematu, świetne historie, jedna właśnie o Wyattie Earpie i o tym, ile jesteśmy w stanie zrobić dla przyjaciela, któremu wiele zawdzięczamy. Historia super, naprawdę. Bardzo taka prywatna też dla Wyatta Earpa, bym powiedział, jako głównego tutaj bohatera. No, jeśli chodzi o tą drugą z Billym Kidem, rewelacja. Oblężenie jednego właśnie z miast w hrabstwie Lincoln cholernie fajnie pokazuje, jak to Billy Kid zdobywa właśnie tą taką władzę tak naprawdę. Kiedy on staje się tym głównym dowodzącym jakąś tam bandą, która się obroni w tym mieście i jaką on ma charyzmę cholerną. No i ostatni, troszkę najsłabszy chyba dla mnie, relacja jednego z kowboi właśnie z Siedzącym Bykiem. Ale ogólnie jako całość świetnie, bardzo fajnie narysowane. Szczerze wam polecam, bo ja się ubawiłem przednio przy tym komiksie i myślę, że warto. Warto przede wszystkim, warto wspomnieć, że jest to komiks, który się czyta cholernie długo i to jest właśnie fajne w tym. I naprawdę historie są super.
Także też możecie zobaczyć na kanale u mnie. Na końcu zostawiam dwa totalne takie grubasy, które są w ogóle już wow. I mają swoją wagę i... No i co tylko. Przede wszystkim wiza tranzytowa od Timofa. Niesamowita przygoda dwóch mężczyzn, którzy są rodziną de facto, nawet braćmi, kuzynami, wybaczcie mi, zapomniałem. I ich wyprawa przez tak naprawdę sporą część Europy, bym powiedział. Starą właśnie, starym Nissanem Wizą, bo to jest Nissan chyba, z tego co pamiętam. Czy Peugeot? Tak wiem, nie wyszło mi to, ale wiem co mi wyjdzie. Nicolas de Cressy to jest twórca, który odpowiada za tą cegłę i powiem szczerze, że cholernie warty swojej ceny. Jest po prostu cud miód, przede wszystkim jeśli chodzi o same rysunki. Wow, cholernie mi się to podoba. Z panem Super Owoc już trochę było słabiej po kłosie tego, bo byłem tak podjarany tym komiksem, ale to jest świetne, naprawdę cholernie dobry komiks. Więc polecam wam tą niesamowitą przygodę. Trochę takimi wątkami, ja bym powiedział, fantastycznymi, lekko paranormalnymi i w ogóle jakieś halucynacje, haluny, nie wiem jak to nazwać, ale jest świetne, naprawdę cholernie mi się to dobrze i długo też czytało. No i na koniec zostawiamy coś, co musiało się pojawić. Coś, co nie mogło nie być obecne w tym czasie, kiedy czytałem w danym miesiącu, czyli Batman. Batman, Nightfall, Koniec Mrocznych Rycerzy, tom czwarty, przedostatni niestety, tej wspaniałej sagi, też tego grubasa. Czy ja muszę coś mówić? Batman, Nightfall. Wystarczy. Ja nie będę tego streszczał. Też nagrałem materiał, gdzie to jest po prostu piękne, więc... Tak się prezentują. Tak się prezentują nowości 5, top 5. Właśnie, to jest moje top 5. Zobaczcie, ile tego jest w formie takiego czytania. Naprawdę, same potężne macie historie. Troszkę mam dobry humor, więc może stąd tak się lekko wygłupiam. Ale tak, naprawdę super sprawa i... No i co? Tyle na dzisiaj. Macie dostępne właśnie, tutaj sobie patrzę, Injustice tom czwarty. Nie bardzo chcecie to oglądać, widzę. Ja wiem, że to już jakiś czas temu się pojawiło, ale może chcielibyście usłyszeć, co mam do powiedzenia na temat tego komiksu. Nieważne, że widzieliście już w internecie go dawno. Ja miałem opóźnienie z czytaniem i proszę was, abyście zobaczyli i mój. A jak nie, to nie. Smutno mi będzie. I unboxing. Dość ciekawy, zaległy w sumie trochę. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. To było 5 najlepszych komiksów w lutym, jakie przeczytałem osobiście dla mnie. Najlepsze 5. Jakie były wasze? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam was do tego. No i oczywiście nie zapomnijcie o tym, aby skomentować, właśnie polubić i udostępnić ten materiał przede wszystkim. Będzie mi wtedy bardzo miło. Zachęcam też, abyście skorzystali z możliwości. Teraz możecie zasubskrybować mój kanał, zaznaczyć sobie gdzieś tutaj na górze dzwonek. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami, będziecie informowani, że coś się pojawiło na moim kanale i dzięki temu nic wam nie umknie. Tymczasem ja z wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!